Siema, przyjechaliśmy do miejscowości Szwyz, a z niej najbardziej stromą kolejką linową na świecie, która jest nachylona pod kątem 47 stopni, dostaliśmy się do wioski Sztos, której nie można poruszać się transportem kołowym. Żeby się tutaj dostać, można to zrobić właśnie tą kolejką albo drugą kolejką z miejscowości Morszach, no albo kilkoma szlakami pieszymi. My dzisiaj wybraliśmy kolejkę. Kolejka kosztuje w dwie strony 22 franki, ale fajną opcją jest kupić bilet całodzienny za 50 franków i skorzystać z innych kolejek, które Wam za chwilę pokażemy, bo my je zrobimy, ale pieszo. A przyjechaliśmy tutaj, bo udamy się zaraz na zachód słońca, jest już około 4:00, także dzisiaj będzie ten zachód słońca fenomenalny, patrząc na pogodę. A jest ze mną Dagunia, moja ukochana, która teraz na vlogu będzie zawsze, no chyba że udam się gdzieś wysoko, gdzie nie będę mógł mojej myszki zabrać, no i wtedy tam będę sam nagrywał. Idziemy eksplorować ten teren, a jest tutaj co robić. Na razie udamy się nad jeziorko, albo na bagna, albo na torfowiska, nie wiem, idziemy szukać tego, co tu jest fajne. Fajną atrakcją jest jeziorko Zeli. Powstało na przełomie 2008-2009 roku. Jest to zbiornik sztuczny. Woda z niego służy do tego, aby w zimę naśnieżać stoki. Latem w razie pożaru można było ugasić, a też gdy są roztopy, żeby zabezpieczyć wioskę przed zalaniem. Można tutaj łowić ryby. No i przede wszystkim spędzić czas w miejscach do tego wyznaczonych. Są grille, są ławeczki. Można naprawdę tutaj odpocząć. Od razu za jeziorkiem znajduje się Tełów Boni, czyli to jest taki szlak dydaktyczny, w którym możemy się dowiedzieć trochę więcej o torfowiskach. Przejść się nimi, poczytać informacji o nich, rozwiązywać zagadki. Idziemy to sprawdzić. Odpowiedziałaś na wszystkie pytania? Nie. Poszłam od drugiej strony. Bo tutaj chyba pytanie dobre pokazuje nam drogę. To co, szukamy dalej. Bardzo popularne w Szwajcarii jest są sklepiki samoobsługowe, w których można kupić lokalne produkty, alpejskie sery, konfitury, czasami też jajka. Mamy tutaj kasę, w której wrzucamy wartość danego produktu, na przykład 4,80. Sami sobie wydajemy i możemy sobie taki produkt ze sobą zabrać. Mega fajna rzecz, nie sądzę, żeby w Polsce się sprawdziła, tutaj działa świetnie. Polecam.
Wieś Sztos znajduje się na 1300 metrze. No jest to jeziorko, szlak torfowisk. Jak dla mnie latem nic specjalnego, ale zimą tutaj jest super, ponieważ jest 35 km szlaków narciarskich. Wszystko to fajnie tutaj działa. Jest masa wyciągów, także w zimę, jak to wszystko działa, ludzie zjeżdżają, to na pewno to miejsce bardziej jest urokliwe. A my teraz udajemy się na Klingerstock, który ma 1935 metrów i szlak ten liczy 3 km i 700 metrów. Przypomniało mi się o filtrze. Filtr przeciwsłoneczny 30 musi być. W tamtym tygodniu na tym rowerze ja się tak spaliłem, że z twarzy to mi schodziły całe płaty skóry. Już dzisiaj jest normalnie, tu gdzieś mi jeszcze ta stara opalona skóra została. Także w weekend opalanko spalanko, a później cały tydzień cierpienie. No, więc posmarowałem się. Tu jeszcze mam takie plamy, no niekorzystnie to wygląda. No jak widzieliście, krówki, teraz trochę podaje się takie bardziej strome, moja gazela poszła do przodu, a ja dostałem taki prezent od mojej myszki i tu mogę pić wodę. Super rozwiązanie, nie muszę teraz targać wody w butelkach. Fajne miejsce, żeby zrobić sobie grilla i nakarmić krowy. I kolejny sklep na wypasie, Daga mówi. Lody można kupić. Prawdziwego alpejskiego mleka. To jest super, na pewno bierzemy jakieś. Ale no. Można twintem zapłacić. I zimne napoje, ja chcę kolej loda. Loda. I są serki. I nawet jakieś gadżety, pamiątki. Miejsce jak najbardziej możemy polecić. Naturalne jogurciki. A lód? Pierwsza klasa. No, polecamy. Jogurty po franka, a lód po franka 50. Od tamtych krówek, co tam się pasą i sobie przed chwilą je karmiliśmy. Daga, co to jest? To małe kozy. Pierwszy raz takie dziwne kozy widzę. To małe kozy wariatki. Gdzie to znalazły? Niby koza, a jak osioł trochę. Ja tu widzę tylko jednego. Że ja. Pójdziesz z nami? Chodź, pójdziesz z nami. Fajna jesteś. Daga, one są z nami. Tam je liże. Oj, polizała mnie. Ale fajna.
Weszliśmy na Klingerstock, który ma 1935 metrów i teraz najlepsza część, czyli przejście grani na Ronalpstock, który ma 1920, a Grainta ma 4 km i 300 metrów. A więc musimy tam się śpieszyć, żeby na ten zachód już zdążyć. No i jest szansa, że zjedziemy kolejką. Zobaczymy, ile to kosztuje. A jestem zdziwiony, bo tutaj ta kolejka na Klingerstock też miała jeździć, a nie funkcjonuje. Nie sprawdzałem dlaczego. A gdybym tego nie sprawdził, a chciał z niej skorzystać, no to bym się na tym przejechał. Na razie szlak bardzo dobrze przygotowany. Miejsca, żeby sobie usiąść. Są też miejsca, żeby zrobić piknik, zrobić grilla. A ścieżka, tutaj był fragment dość spory, która właśnie jest w renowacji. Takie małe kamyszki wysypują. Także wszystko dla ludzi. Szlak dobrze oznakowany. A my grzejemy na zachód. Musimy zdążyć. Ale jest pięknie. Od mojego prywatnego romantyka. Nie, wzruszyłem się. Chodź, Romeo. Lecimy. Zanim na końcu zgasnie. Dochodzimy do Ronalpstock, który ma 1920 metrów. I co trzeba o tej górze wiedzieć? Nie można tu spać na dziko, a ktoś jest z namiotem. Nie wiem, jak to działa, ale trzeba
iść do restauracji, do hotelu, zgłosić, że chce się spać. Za osobę płaci się 65 franków, ale oni chyba namiot i matę dają. Trzeba mieć swój śpiwór. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie. Możecie poszukać sobie w internecie informacji, jeśli byście chcieli tutaj spać. Jest restauracja i jest kolejka. My zaraz idziemy kupić bilety na tą kolejkę. Dowiedzieć się, do której jeździ, bo w sezonie letnim, chyba nawet do września czy października, ona w soboty jeździ do 22. A później jakoś to się skraca. Ja Wam link do tego wszystkiego podam w opisie, także korzystajcie z tego. Z tego szczytu można zobaczyć 10 szwajcarskich jezior oraz w oddali historyczną łąkę Rütli. Znajdziemy restaurację w stylu rustykalnym oraz hotel. A tutaj dla najmłodszych plac zabaw. Szkoda, że jak ja byłem mały, nie było takich placów zabaw. Myśleliśmy, że przechytrzymy bramki, ale no nie. Tutaj w połowie drogi była bramka, bo u góry wyszliśmy sobie bez bramki, bez biletu. No i skasowali nas po 19 franków. Także można tam do góry sobie wejść, no ale żeby zjechać, trzeba zapłacić. No i wracamy już teraz do domku. Dziękujemy, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podoba, trasa Wam się przyda i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema! Cześć!